Dzień dobry moi drodzy, witam 21 października 2022 roku w kolejny jesienny, mam nadzieję, piękny, słoneczny dzień. Cieszę się bardzo, że znaleźliście taką chwilę i taki moment, aby spojrzeć na Boże Słowo, ale też znaleźliście czas, aby zastanowić się, co to Słowo konkretnie ma Wam i mnie do przekazania, co Bóg chce, abyśmy dziś uczynili. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, w 15 wersecie znajdujemy pierwsze z haseł biblijnych. Spójrz tedy ze swego świętego przybytku z nieba i pobłogosław lud Twój Izraela. Przyznam szczerze, że zastanowiłem się, kiedy po raz ostatni, w ostatnim czasie, albo w przeciągu nawet kilku miesięcy, zawołałem w ten sposób do Boga: Panie Boże, spójrz na to miejsce, na tę ziemię, na której mnie postawiłeś, na której mnie powołałeś i pobłogosław Twoich wybranych, Twój lud, Polaków. Nie wiem jak Wam, ale chyba najprościej przychodzi nam modlić się o nas samych i o naszych najbliższych. Przychodzi nam bardzo łatwo to, bo wiemy, z jakimi problemami, czy też z jakimi potrzebami, albo z jakim dziękczynieniem możemy do Boga przyjść. Ale jako cały naród zawołać w podobny sposób: spójrz, Panie, na swój lud z nieba i pobłogosław nas wszystkich. Nie chcę tu wnikać w politykę, ale ktoś może powiedzieć: przecież jesteśmy tak podzieleni, jak tu wołać o błogosławieństwo? Przecież tyle problemów piętrzy się przed nami, jak tu wołać o błogosławieństwo? A może jesteśmy podzieleni i może tyle problemów i podziałów jest między nami właśnie dlatego, że o to błogosławieństwo Najwyższego dla naszego narodu nie błagamy? Patrząc dalej, może wojna, która trwa ciągle jeszcze w Ukrainie, a słyszymy o doniesieniach z frontu, ale też i o bombardowaniach ponownie Kijowa i innych miast, może trwa dlatego, że zaniechaliśmy naszej modlitwy o pokój, że przestaliśmy tak bardzo zjednoczeni jak na początku tej wojny do Boga wołać i prosić Go o błogosławieństwo i pokój? Jeśli się tak stało, jeśli odczuwacie podobnie jak ja, to proszę, załączcie dziś do swoich modlitw modlitwę i prośbę o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny Polski, ale też i dla całej Ukrainy, dla pokoju na całym świecie. Symeon powiedział, tak czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale, w wersetach 30-32: oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. No właśnie, i znowu, czy jesteśmy w stanie dziś jak Symeon tak Bogu powiedzieć, tak zawołać do Niego: Panie, oczy moje widziały zbawienie? Nie mamy na rękach jak Symeon Jezusa, którego przyniesiono do świątyni. Ale wiemy, że Jezus działa pośród nas, wśród nas i w nas samych. I widzieliśmy i widzimy dowody Jego działania, Jego zbawiennej łaski w naszym życiu. Czy uwielbiamy tak Boga, jak czyni to Symeon? Czy cieszymy się z tego, że mamy udział w światłości, którą jest Jezus Chrystus, i światłości, która rozświetla nasze drogi, ale też i pokazuje, co złego jest w naszym życiu i co należy naprawić? Dwie zachęty do wołania, prośby o błogosławieństwo dla ojczyzny i do dziękowania za to, co Bóg w zbawieniu w Jezusie Chrystusie czyni w moim życiu. Poprośmy o to i pomódlmy się wspólnie. Łaskawy, pełen miłości, dobroci, Panie nasz i Boże, chcemy dziś wołać: pobłogosław lud Twój, Twoich wybranych w naszej ojczyźnie, w Polsce. Pobłogosław wszystko to, co będziemy czynili.
robili naszą pracę, nasze miejsca, gdzie uczymy się, ale też i miejsca służby. Prosimy Cię, ochroń nas swoją dłonią, ale nie tylko nas, ale i również nasz bratni naród izraelski, ale też i ukraiński. Ochroń swoją dłonią, miej w opiece, w pokoju, prowadź. Bądź tym, który jest światłością i który przynosi zbawienie. Spraw, abyśmy każdego dnia potrafili Ciebie uwielbiać i wychwalać jako wspaniałego i dobrego Boga. Bądź, Panie, dziś z nami we wszystkich naszych sprawach, w naszych smutkach i radościach, w naszym szczęściu i nieszczęściu, cokolwiek postawisz dziś na naszej drodze. I spraw, abyśmy odczuwali, że nie opuściłeś nas i nie opuściłeś naszych braci i sióstr. Wciąż o nas walczysz i chcesz przynieść nam zwycięstwo w Twoim zbawieniu. Amen. Życzę, moi drodzy, błogosławionego, spokojnego przede wszystkim, pełnego pokoju i Bożego błogosławieństwa dnia. Zostańcie z Bogiem.